Witam Was w kolejnym odcinku. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyjechałem po fotopułapkę, którą ostatnio zostawiłem. Mam nadzieję, że materiały dzisiaj się nagrały super. Zresztą cokolwiek by się nie nagrało, to Wam pokażę, chyba że będzie totalna nicość. Jestem znowu nad Stawami. Dzisiaj wziąłem ze sobą kalosze i troszeczkę popenetruję pobliskie bagna, by zobaczyć i poszukać miejsca, gdzie mogę przycupnąć i spróbować coś ciekawego i pięknego sfotografować dla Was. Dzisiaj znowu jestem rowerem. Pogodę mam troszeczkę zachmurzoną, ale mam nadzieję, że padać nie będzie, z tego względu, że kurczę, jak patrzyłem na pogodę w Google Mapach, to Google nic nie mówiły, że będą dzisiaj jakieś opady, tylko jakieś z rana zachmurzenia, a później ma się rozpogodzić, więc w razie czego, wiecie, wziąłem sobie na zmianę krótkie spodnie, bo ostatnio wracałem i byłem ugotowany, choć nie powiem, że ultralight mam spodnie, także dałem radę. Co do sprzętu, nie będę tutaj się rozwijał, bo standardowo wiecie, co zabieram ze sobą. Oprócz kaloszy nie mam nic nowego. O, tak może. Więc ja nie przedłużam, idę zobaczyć do fotopułapki, czy coś ciekawego się dzisiaj nagrało. No i przez zeszły tydzień, bo oczywiście fotopułapka była aż tydzień czasu. A jak widzieliście w poprzednim odcinku, nagrały mi się bobry. Małe dwa dziczki, które się, kurczę, poiły nad brzegiem wody. Kunę, jak widzieliście. I co tam jeszcze było? Aha, koziołek był i sarenka też przechodziły bokiem. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu coś ciekawego się nagrało. Dobra, ja nie przedłużam i zapraszam Was na odcinek. Słuchajcie, jak już widzicie, ja się już odziałem i będę zmierzał w stronę fotopułapki, by zobaczyć, co w tym tygodniu się nagrało. Jestem mega podekscytowany z tego względu, że jak widzieliście w poprzednim odcinku, jest super zwierzaki się nagrały. Nie mam tego na co dzień, więc dla mnie to jest wow. Teren nie jest taki ciekawy, bo jest dużo bagien, dlatego dzisiaj musiałem wziąć, jak Wam wcześniej wspominałem, kalosze. I dzisiaj będę mógł się w miarę swobodnie poruszać, bo nie ukrywam, że ostatnio strasznie zagnoiłem buty. No nic, jakoś tak bywa i trzeba się z tym liczyć. Także ja idę i za chwilę wracam. Teren, po którym chodzę, jest ten tutaj, widać ewidentnie, że boberek sobie gałązkę uciachał, sobie niósł, ale ją porzucił. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jeszcze dalej jest. O, patrzcie, jaka rzeźnia. Ojejciu, boberek sobie tutaj, patrzcie, naskrobał ząbkami troszeczkę korę. Patrzcie, jak to ogołocił. Praktycznie do zera. Ale, a fotopułapkę mam tutaj zamontowaną. Jest ona skierowana na mnie, więc pewnie teraz mnie nagrywa. Także szybko ją wyłączam i patrzę, jaki materiał jest nagrany. Słuchajcie, musiałem się trochę wspomóc takim kijem, żeby się tutaj przedrzeć. Ojejciu. Zanim dojdę tu i tam, to troszeczkę tutaj pohałasuję, ale bardziej mi zależy tylko, żeby tam dojść, bo ale tutaj miękko. Mówię Wam, jak tu miękko. Dobra. Nie wiem, czy będę w ogóle w stanie dojść do wody, bo tutaj widzę, cały obszar jest mocno zamoknięty. Z tamtej strony widać, że jest tutaj mega fajnie. Jest jakaś tam wyspa i można na nią się chyba położyć. Ale kurczę, z tej strony to wygląda tragicznie, także wybaczcie mi, ale ja chwilowo się rozłączę i zobaczę, jak daleko mogę dojść i czy po prostu jest tam jakieś miejsce, gdzie można się rozłożyć i troszeczkę pofotografować. Bo naprawdę miejsce jest boskie, tylko że czuję, że te kalosze będą troszeczkę, że tak powiem, za słabe na ten rejon, także wracam za niedługo. Chłopaki, mówię Wam. Znalazłem fajne miejsce.
Oczywiście jest to miejsce do modernizacji, bo wiadomo, to jest dzikie miejsce, bagna. Tutaj dużo jest fauny, flory, wiadomo. Postaram się tutaj jak najmniej, że tak powiem, zakłócić ten spokój, przynosząc kilka zwalonych cienkich drzew przez bobry i ułożenie sobie platformy w trzcinach, by móc po prostu zrobić sobie taką, że tak powiem, kładkę, bo nie powiem, że tam tak, kurczę, do łydek się zatapiam, więc muszę po prostu to zrobić tak, żeby było, kurczę, w miarę niezatapialne. Także myślę, że jeszcze jakieś pół godzinki i to ogarnę i zasiadam i zobaczę. Widziałem już dwa zimorodki w tym miejscu, także być może uda się dzisiaj je sfotografować. Nie mam żadnego pojęcia, także ja zabieram się za zbieranie, że tak powiem, drzew i układanie je do kładki. Okej, okay. Jestem trochę uziajany, ale to nic. Materiał już przyniosłem. Porozkładałem belki. Teraz zrobiłem mikrokonstrukcję i czas powiesić siatkę. Jak widzicie, uporałem się z tym w miarę szybko, bo zaledwie półtorej godzinki to robiłem. Największym problemem było przyniesienie tego drzewa, bo jest tu bagna i ciężko tutaj dojść. Ale jak widzicie, taki będę miał kadr, oczywiście z pozycji leżącej, więc oby się to udało. Dzisiaj nie mam ze sobą karimaty, bo szczerze powiedziawszy, nie miałem dzisiaj w planach robienie czegoś takiego. Dzisiaj bardziej chciałem sobie zrobić tutaj obchód, by zobaczyć, jaka tu jest woda, jakie tu są miejsca, jakie jest dojście do wody i generalnie rozeznać się w terenie. No, przyszedł czas i nawinęła się myśl. Jak widzicie, no, półtorej godziny roboty i mam zrobioną taką mikroczatownię z pozycji leżącej. Mam nadzieję, że zaraz ją przetestuję. Oczywiście wam tego nie pokażę, bo leżenie na tych belkach nie jest miłym widokiem. W każdym bądź razie ja tutaj przeszykuję sobie sprzęt i zobaczę, jak to tutaj wszystko wygląda, a was zapraszam już na obraz z pozycji leżącej z tej oto czatowni. Powiem wam, jakimś cudem się tutaj, że tak powiem, wkomponowałem. Nie było łatwo, bo teren, na którym leżę, jest pofałdowany, bo to są belki. No jeszcze tutaj troszeczkę muszę wprowadzić ulepszeń, jak przede wszystkim nie sądziłem, oczywiście, jako niedoświadczony w czatowniach fotograf, że jednak to niższą perspektywę, jak się patrzy
z pozycji stojącej, to wygląda to troszeczkę inaczej, a jeżeli się człowiek położy, to jednak tutaj tu gałązka, tutaj trawka, tutaj coś, jakieś pierdoły, wiecie, i wszystko zaczyna nam zasłaniać, nie? Także będę musiał tutaj któregoś pięknego dnia przyjść i po prostu troszeczkę dłuższymi takimi belkami, że tak powiem, na bok poprzesuwać tą trawę, żeby jej po prostu nie niszczyć. Starać się przynajmniej nie niszczyć, bo to wiadomo. Jak na razie do tej pory nic ciekawego tutaj nie przyleciało. Wcale się nie dziwię, bo tutaj trochę nahałasowałem samochodzenie po tym błocie i wiadomo, patyki są i różnego rodzaju gałązki, one strzelają pod butami, tym bardziej pod kaloszami, które są toporne na taki, że tak powiem, grunt. No mam przed sobą gałązkę, gdzie wcześniej jak byłem, to siadał zimorodek z pięknym, bujnym tłem. Zaraz wam to pokażę, jak wygląda mniej więcej. Ale reszta, no, jest wiele do życzenia. Poczekajcie, bo chyba jakiś owad zakansza mnie, nie powiem gdzie. Dobra. Wracając do zwierząt. Na razie nic tutaj ciekawego nie przypłynęło. Wiadomo, hałasowałem. Ale posiedzę tutaj ze 2 godzinki, zaraz coś wypiję, zjem i być może przemieszczę się troszeczkę w teren, gdzie jest więcej ludzi. Jest bardziej ogólnodostępny teren i można coś tam ewentualnie pofotografować. No na razie siedzę, także miłego oglądania. Słuchajcie, ja po leżeniu już około 2 godzin, bo dzisiaj wcześniej przyjechałem, a jest 11, no trochę więcej jak 2 godziny. Zbudowana czatownia, mam nadzieję, że w przyszłości będę tutaj robił odcinki. Muszę troszeczkę poczekać, aż się zwierzyna oswoi z nowym obiektem u nich w domu. Co do fotografii, jakie dzisiaj wykonałem w czatowni, to słabo, ale widziałem z niskiej perspektywy wodnika, który gdzieś tam sobie w roślinnościach szperał. No i rodzinka łabędzi, która była w poprzednim odcinku, też miło było popatrzeć, jak biorą poranną kąpiel. Ja postanowiłem się zwinąć, dać troszeczkę temu miejscu odpocząć i spróbować w innym miejscu trochę pochodzić. Generalnie muszę kalosze ściągnąć, bo już mam dosyć dzisiaj gumiaków na nogach. Także ja biorę sprzęt, zmierzam w stronę roweru. Nie wiem, prawdopodobnie pojadę na ten staw zobaczyć, co tam dookoła się dzieje. Być może jakiegoś fajnego trzciniaka, którego widzieliście w poprzednim odcinku, sfotografuję. Nie wiem, może coś innego. Zobaczymy. Także ja się zwijam, nie przedłużam. Do zobaczenia już nad stawem. Słuchajcie, troszeczkę dzisiaj pojeździłem samoloty. Pojeździłem troszeczkę dzisiaj. Troszeczkę pofotografowałem jakieś tam poszczególne zdjęcia. Postanowiłem przyjechać tutaj z powrotem, gdzie zimorodka fotografowałem w poprzednim odcinku, bo na tamtych stawach, gdzie zbudowałem czatownię, po prostu się nic nie dzieje. Jest tam bardzo dużo słońca teraz i te zdjęcia nie wyglądałyby ciekawie.
A tutaj przyjeżdżając, pierwsze za to niebieskiego łowcę napotkałem. No, lata sobie z gałęzi na gałęź i poluje. Także jak przylatuje bliżej, to go fotografuję. Jak jest troszeczkę dalej, no to przyglądam jemu się, jego zachowaniu. Jak to wszystko wygląda u niego, że nabiera rozpęd i ląduje do tej wody praktycznie bezszelestnie. Tylko mały plusk i już gościu ma zdobycz lub nie trafi też. Co do fotopułapki, nagrało mi się troszeczkę materiału. Mianowicie jakieś tam dziki mi się nagrały. Przepraszam. Nagrały mi się dziki, ale też nagrały mi się jakieś tam, że tak powiem, bzdury, bo z tego co zauważyłem, tam bardzo mocno wiało popołudniem i ta fotopułapka się cały czas uruchamiała, więc cały czas rejestrowała obraz ruszających się liści, więc jeszcze muszę na komputerze sprawdzić, co konkretnie się nagrało, bo patrząc w telefonie jest 160 plików, więc muszę to po prostu przeglądnąć w domu na spokojnie. Jeszcze tutaj troszeczkę posiedzę, bo generalnie jest taka patelnia, nie chcę mi się w tą patelnię wracać. Co do dzisiejszego filmu, no nie ma dużo zdjęć, nie zawsze są. Dzisiaj bardziej chciałem troszeczkę pojeździć nad tamtym stawem, no że akurat udało się zbudować platformę, na której prawdopodobnie przyszły odcinek już będę filmował tam i starał się cokolwiek sfotografować, bo nie jest to powiedziane, że idealne tam miejsce jest z tego co, ale pięknie uderzył w wodę zimorodek. Co do tego miejsca, parę razy widziałem tam jakieś poszczególne fajne ptaki wodne, ale czy miejsce okaże się łowne, że tak powiem, w fotografie, nie mam bladego pojęcia, więc ja powoli będę się z wami żegnał. Trzymajcie się i subskrybujcie kanał, jeśli oczywiście wam się materiał podoba. Jeśli nie, to wiadomo, zostańcie tylko przy oglądaniu. Co będzie w następnym odcinku, nie mam bladego pojęcia. Myślę, że pojadę tam, nie wiem czy sam, czy z kolegą. Nie jestem w stanie zaplanować aż na tydzień do przodu. W każdym bądź razie na pewno będę jechał. Zobaczymy, jaki odcinek wyjdzie. Także jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania. Trzymajcie się. Hej!